Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Odbudowa. Dzisiaj odbudujemy sobie FC Schalke 04. Drużyna, która obecnie w prawdziwym życiu sobie radzi po prostu fatalnie. Jest na ostatnim miejscu, 7 kolejek do końca, 13 punktów straty do drużyny, która jest nad nimi. No praktycznie jest to przesądzone, że już spadną do drugiej ligi, nic im praktycznie już nie może pomóc. Niegdyś naprawdę drużyna, która zawsze była praktycznie na tym pierwszej dziesiątce, spokojnie była Bundesliga, grała w różnych pucharach europejskich, a teraz najprawdopodobniej zobaczymy ją w drugiej lidze, więc właśnie dzisiaj spróbujemy odbudować tą drużynę. I teraz możemy przeczytać krótką historię o nich. Założony jako Westfalia Schalke, klub FC Schalke 04 miał pierwotne barwy czerwono-żółte, błękit i biel pojawiły się w roku 1924. Klub wywalczył tytuł mistrzowski 7 razy, a także 5 razy wznosił Puchar Kraju. Schalke jest nazwą dzielnicy w Gelsenkirchen, historycznie mocno związanej z wydobyciem węgla. Kibice wciąż śpiewają na trybunach pieśń górników. Pierwszy triumf w Europie klub odniósł w roku 1997, kiedy to pokonał w finale UEFA Euroleague, czyli Liga Europy, Inter Mediolan. No i możemy zaczynać. Oczywiście ustawienie tak jak zawsze. Nic nie zmieniamy. Choć tam klasa światowa, ale ja to sobie zmienię. Ale znaczy, no w sumie nie muszę zmieniać, bo i tak nie będziemy tutaj nic grali. No i będziemy zaczynać. Jako naszego trenera wybrałem sobie zawodnika, który no jest bardzo dobrym, naprawdę był zawodnikiem, bardzo dobrym bramkarzem i który grał kiedyś w Schalke, a mianowicie chodzi o Jens Lehmana. Jego sobie właśnie wzięliśmy jako trenera. Możemy teraz wybrać puchar zaproszeniowy jakiś. I zobaczmy, jak to wygląda. Jak to tu wygląda. Huntelaar od razu wiem, że Hope. Hope. Nie wiem, jak się czyta. Chyba Hope. Jest młodszy, ale jednak dużo słabszy. W sumie możliwe, że po prostu sobie kogoś tu nowego kupimy. Idąc dalej, Farman 31, Ronow 27, wolałbym jego mieć szczerze. Pasiensza, o to jest dobry wybór. Jego bym wziął sobie tutaj na atak. Sane, Zanastazicia. Który to młodszy? Serdar, Serdar 23. Uff, ma pewnie 28. Znaczy, nie pewnie, tylko tak. No i co, tu jeszcze chciałbym mieć tu jakiegoś bocznego pomocnika. Że znajdę tu jakiegoś bocznego? No nie znajdę, a jakiegoś pomocnika może. Bentaleb. Bentalepa bym chciał zobaczyć bardziej. A tu jakiegoś innego pomocnika. Shop chyba, tak, dobra. Boczna obrońca może być. Nie ma tu nikogo, nie ma nikogo lepszego, dobra. Środkowa obrońca też, no to dobra. Wszystko wiemy. Tak wygląda nasza jedenastka. No i możemy zaczynać robić pierwsze zmiany, więc widzimy się 1 września. Mamy 1 września, no i mamy już okienko transferowe zamknięte, wszystkie transfery zrobione. Naszym jedynym transferem był Serginho Dest, który do nas przyszedł za 19 milionów z FC Barcelony. 19,75 overalla. Przedtem mieliśmy na prawej obronie 65 overallowego zawodnika, no to ewidentna poprawa. No i pożyczyliśmy Bujelaba do Club Bridge, 67 overalla, 27 lat. On nie był u nas na ławce, czemu nie? Tak wygląda obecnie nasz zespół. No nie jest źle, naprawdę nie jest jakoś fenomenalnie. Jesteśmy na razie po pierwszych 3 kolejkach na 15 miejscu. No bo tam naprawdę cel mój jest jasny, żeby się po prostu utrzymać w tym sezonie. Nic więcej nie oczekuję od Schalke. Potem dostałem jakieś pieniądze. Mamy 13,5 miliona, więc możliwe, że w razie czego będziemy jakieś zmiany próbowali robić zimie, aby było źle. Ale nie wydaje mi się, żeby było jakoś aż tak źle. I następną okienkę, jak będziemy mieli trochę więcej pieniędzy, to możliwe, że wtedy trochę bardziej popracujemy. A my teraz widzimy się 1 stycznia. Mamy koniec okienka transferowego w zimie. Miałem na początku w styczniu, miałem na początku stycznia wam pokazać, jak idzie sytuacja, ale na początku samego stycznia gdzieś
Wolfsburg, tak, Wolfsburg postanowił odwołać z wypożyczenia Williama, czyli naszego podstawowego prawego pomocnika, bo on był wypożyczony. No i właśnie trochę mnie tak to zdziwiło, bo grał dużo, nie wiem naprawdę czemu go wzięli z powrotem, no i wydaje nam Rama tam, a dostaliśmy za niego ciekawą ofertę, bo pomyślałem sobie, że jednak chcę kogoś lepszego mieć, no i właśnie Rama od nas odszedł, a kupiliśmy sobie Madueka, no myślę, że to jest super transfer, 75 lat, nie 75 lat, 75 overalla, 18 lat, za 17 milionów, no jest to super transfer, bo to jest zawodnik tak samo jak Sergio Des, który po prostu z nami zostanie do końca tej serii, znaczy do końca tej odbudowy w sumie. No, a Rama odszedł za 6 milionów do Burnley, więc myślę, że dość dobry, żeby mieliśmy transfer. Tak wygląda obecnie nasza jedenastka, no robi się coraz lepsza, naprawdę z dnia na dzień. Obecnie 11 drużyna, jesteśmy 11 drużyną, więc plan na razie wykonywujemy. No i zobaczymy się pod koniec sezonu, no i zobaczymy, czy uda nam się pozostać w Bundeslidze. No i mamy koniec sezonu, udało nam się, co najważniejsze oczywiście, pozostać w Bundeslidze. Dużo punktów nie zdobyliśmy, no bo zdobyliśmy tylko 28, ale co najważniejsze właśnie to wystarczyło, żebyśmy zostali w Bundeslidze. I tyle samo mieć punktów co Arminia Bielefeld i Freiburg, tylko oczywiście dzięki różnicy bramek udało nam się ostatecznie pozostać w Bundeslidze, bo mogło być naprawdę blisko. Tylko 4, abyśmy mieli bramki, byłem przed wiem bardziej straconych, 4 stracone, to byśmy się wyrównali z Arminią i Freiburgiem. A abyśmy mieli już 5, no to już byśmy odpadli, co ciekawe, więc no dość nam się to szczerze mówiąc łatwo udało. W sumie jeszcze oprócz Bundesligi jeszcze graliśmy oczywiście w DFB Pokal. I tu zostaliśmy wyeliminowani, jeśli się nie mylę, w drugiej rundzie. Tak, w drugiej rundzie przed Bayer Leverkusen, który ma szansę ostatecznie wygrać, to ciekawe, więc może to nie jest aż taki wstyd przegrać z Bayerem. Takim składem kończymy. No, dobry naprawdę skład, tylko że co najważniejsze, w następnym sezonie bramkarz, lewa obrońca Kolasinac, Pasjęsza, czyli nasz napastnik, wszyscy odchodzą, bo wracają do swoich drużyn, bo oni oczywiście byli wypożyczeni. W sumie pokażę wam, kto jeszcze. Jeszcze kto? Langer, to nie jest taka duża strata, a nie, tylko ci trzej. Bo Langer i Huntelaar nie przedłużą z nami kontraktu. Znaczy Langer może przedłuży, ale Huntelaar kończy karierę. No i jeszcze zobaczymy, kto był naszym najlepszym strzelcem i najwięcej asystował w tym sezonie. Najwięcej dla nas strzelił 10 bramek, to jest najlepszy strzelec, a trochę mało. Pasjęsza, nie wiem dokładnie. A najwięcej asyst Rudy, Sebastian Rudy dla nas zdobył. A nie, on jest wypożyczony do Hoffenheim. Aha, dobra. Najwięcej asyst dla nas, którzy grałem, to Harit, który też dołożył 6 bramek, więc dość dobry, naprawdę. Sezon przegrał. Uf też, pomimo że on był z ławki, wchodził zawsze. Też dobry sezon, więc no dobrze, że Rudy przyjdzie, choć w sumie, no nie wiem, nie będziemy go nigdzie zastępowali. No ale zobaczymy, jak to będzie. Widzimy się 1 września. No i mamy 1 września, wszystkie oczywiście transfery zrobione, okienko transferowe zamknięte. No i u nas było dość sporo transferów, bym powiedział. No i zaczynamy od początku. Oczipka poszedł za prawie 2 miliony do Cagliari. No już był to zawodnik, który ma 32 lata, 72 overalla, sam chciał iść, więc w sumie pomyślałem, że go dam, żeby sobie poszedł gdzieś, no i poszedł do Cagliari. Potem Sané za 16 prawie milion poszedł do Espanyolu, 31 lat, 78 overalla, wrócił do nas Ozan Kabak z pożyczenia, o którym zapomniałem w sumie, że on nie poszedł do Liverpoolu na stałe. No i właśnie on tam poszedł i Kabak będzie tam na tym środku obrony. No i tak, pierwszy zakup to jest Van der Voort, 9 milionów, prawie 8,5. Kupiliśmy za tego 19-latka, który ma 73 overalla. Odszedł do nas właśnie z wypożyczenia Ronald, a chciałbym jednak w jakiegoś młodego zawodnika inwestować, żeby to on był naszym podstawowym bramkarzem, a nie Farman. Potem kupiliśmy Tavaresa, też na lewej obronie, oczywiście Kolasinac odszedł, więc właśnie sobie pomyślałem, że chcę jakiegoś młodego lewego obrońcy, no i to właśnie padło na Tavaresa. 21 lat, 74 overalla, 11,200. Więc to dobra cena. Potem Uf odszedł od nas, też już no gość ma 30 lat, 76 overalla, i kupiliśmy jako napastnika Adeyemiego, 19 lat, za 8 milionów, 72 overalla. No i to jest właśnie wszystkie transfery i to będzie drugi sezon, w którym będę miał nadzieję, że nie spadniemy, no bo jednak
Fani NBA mogą wiedzieć, o co chodzi, ale to jest ten sezon, w którym robimy odbudowę. Tak można tak powiedzieć trochę, bo jednak wyrzuciliśmy starszych zawodników i kupiliśmy właśnie takiego Vandervoorta 19, Tavares 20, Adeyemi 19. Takich troszkę słabszych, ale młodych, którzy to jest plan na przyszłość oczywiście, więc ten sezon jeszcze będzie takim sezonem, w którym będę liczył, żebyśmy nie odpadli z Bundesligi. Mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. No jak na razie po 3 kolejkach, dobry dość porządek, bo 4 punkty. No i widzimy się 1 stycznia. Mamy 1 stycznia, połowa sezonu już za nami. No jak na razie to wygląda szczerze dobrze jak dla mnie. 11 miejsce po 17 kolejkach, 21 punktów. Jest naprawdę dobrze, jest lepiej nawet niż w poprzedniej sezonie. Szczerze nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze, bo jednak tak overallowo to jednak mamy troszkę słabiej. Ale każdy zawodnik poszedł o jeden overall wyżej z tych nowych, to fajnie. No i dalej, jeszcze zrobiliśmy jeden transfer. Langer odszedł za 65 tysięcy, to już bramkarz, który miał 50 ileś overalla do Huddersfield. To tak naprawdę nie jest aż takie nic ważnego. I jeszcze zobaczymy statystyki. Najwięcej jak na razie dla nas bramek strzelił Skrzypski, który jest naszym rezerwowym bramkarzem, co ciekawe. No nie najlepsza statystyka, najwięcej asyst ma Rudy, który też jest naszym rezerwowym zawodnikiem. No nic, najważniejsze, że to działa, bo mamy dobre miejsce, wystarczające, które mi się podoba. W pierwszej dziesiątce byłoby naprawdę super skończyć, bo już tak ta pierwsza dziewiątka by trochę ucieka. A jak będzie, to się już za chwilę dowiecie. No i mamy koniec sezonu, ukończyliśmy ostatecznie na 11 miejscu, punkt za 10 Augsburgiem. Więc bym powiedział, że w sumie dość dobry sezon, lepszy niż poprzedni, oczywiście to już jest progres, to jest ważne. Tak, zakładałem tak około 10 miejsca, że będziemy właśnie. No i dobra, jeszcze inne rozgrywki, w sumie jeszcze jedna. DFB Pokal, w którym doszliśmy do ćwierćfinału. No to super, naprawdę. Choć takie dziwne trochę drużyny były, jak Hansa Rostock, czy Bochum, Paderborn. No ale wszystkie podpadały. I w finale Lipski Bayern, no, ale to nas oczywiście mało obchodzi. Takim składem kończymy. Adeyemi 75, Tavares 76, Vandervoort 75. Wszyscy się naprawdę super rozwijają. Mamy już na dwóch zawodników, co mają przynajmniej 80 overall. Harit, Serdar, Matondo, znaczy dałem na plan rozwoju. I tam dałem go na środkowego pomocnika ofensywnego, żeby się uczył tego, bo ma 21 lat. On naprawdę może być super zawodnikiem i chciałbym właśnie zrobić z niego środkowego pomocnika ofensywnego. I wtedy Bentalepa bym dał na ławkę. I właśnie Matondo by był. A nie wiem w sumie kogo będziemy kupować. Pewnie Mascarell od nas odejdzie, ale tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Mamy 1 września, oczywiście okienko transferowe. Już zamknięte wszystkie transfery, zrobione. No i my też mieliśmy dość sporo transferów. Na sam początek myślałem, czy środkowego obrońcę Mustafiego, czy Mascarella sprzedać. Nie wiedziałem naprawdę, którego wziąć, znaczy którego sprzedać. Ostatecznie poszło na Mustafiego i poszedł do Evertonu za 14,5 miliona. Potem wypożyczyliśmy Dinesku, naszego juniora, do Hermstadt, czyli no, do drużyny z jego narodowości, bo on jest Rumunem, a to jest drużyna z Rumunii. Potem kupiliśmy jako zastępca Mustafiego Wesleya Fofanę, 21 lat, 79 overall, 33 miliony. Mi się wydaje, że to jest naprawdę super transfer i będzie z Ozanem Kabakiem robili bardzo super duet, młody, zwłaszcza młody, który będzie pewnie do końca tej serii, mam nadzieję. Potem wypożyczyliśmy Tiawa na rok do Bordeaux i ostatecznie jeszcze dostałem późno, bo właśnie 31 sierpnia ciekawą dość ofertę i wynegocjowałem 11 milionów, do Newcastle poszedł i ostatecznie kupiliśmy za niego Billiego Gilmura, 21 lat, za 17 milionów, 76 overall, super według mnie transfer. Potem jeszcze wypożyczyliśmy Matthew Hope'a do Union Berlin na rok i Bull Yelap do Valencji też poszedł na rok i ostatecznie Çalhanoğlu też na rok do Club Bridge. Czyli tak wyglądały nasze transfery. Tak wygląda obecnie 11. Gilmura robię na środkowego pomocnika defensywnego i dosłownie za chyba 2 tygodnie Matondo zostanie środkowym pomocnikiem ofensywnym, więc ten 21-latek będzie naszym podstawowym środkowym pomocnikiem ofensywnym. A reszta składu bez zmian. Zaczęliśmy dość dobrze ten sezon, bo po pierwszych 3 kolejkach 5 punktów. No i widzimy się 1 stycznia. Mamy 1 stycznia, połowa sezonu za nami.
No i po 17 kolejkach jak na razie mamy 18 punktów, 11 miejsce. No i nie byłoby nic z tym złego, gdyby jedna rzecz, która mnie naprawdę trochę niepokoi i denerwuje, co robi Schalke. 12 remisów mam aż, tylko 2 zwycięstwa. No może mamy mało porażek, bo tylko 3 porażki. To naprawdę... No dużo drużyn ma tak 3 albo 2, więc jestem praktycznie właśnie w tej lepszej części, jeśli chodzi o porażkę. Mam aż 12 remisów. No za dużo zdecydowanie tych remisów mamy. Remisowaliśmy przed takim Leverkusen, Bayernem, Borussią, Lipskiem. Wszystkimi tymi drużynami zremisowaliśmy. Tak wygląda jak na razie nasza jedenastka. Matondo oczywiście już jest naszym środkowym pomocnikiem ofensywnym. Gilmour dalej czeka, aż też podmienię w planie rozwoju, żeby był środkowym pomocnikiem defensywnym nominalnie. No i tak to się w miarę miała. Kabak jest trochę zły, bo z kontraktem coś tam zapomniałem mu, bo on tam się coś tam domagał i chce odejść. Mam nadzieję, że jednak nie odejdzie, bo jednak jego kontrakt się za rok kończy. No zobaczymy, jak to w sumie wyjdzie. No a my widzimy się pod koniec sezonu. No i mamy koniec sezonu, ukończyliśmy ten sezon na 11 miejscu, po 34 kolejkach zdołaliśmy zdobyć 40 punktów. Nie był to za dobry sezon, nie był też za słaby sezon, szczerze spodziewałem się, że będziemy w top 10, no ale jednak tak patrząc, to jednak głównie te 16 remisów, druga drużyna to 13 się zdarzyło tutaj dwóm drużynom. No ale jednak jeśli chodzi o remisy, to wygraliśmy, no i przynajmniej tak dwa remisy, bo się udało zamienić na zwycięstwo, to by było z Augsburgiem, byśmy wygrali, jakby chodzi w tabeli. No to głównie chodzi o to naprawdę, no i było po prostu szczęście. Ja przed taki Eintracht Frankfurt w poprzednim sezonie bardzo dobrze sobie radzi, a tu nagle w tym sezonie 12 miejsce. No to naprawdę i tylko nam czasami się nie udałem sezony. Tak wygląda skład, no bardzo mi się naprawdę podoba wszystko. Gilmour tylko po prostu czekam, aż będę mógł go zmienić na środkowego pomocnika defensywnego, wtedy będzie mi się dopiero się mógł rozwijać. Farman od nas odszedł za chyba 1 000 000 euro, no bo już po prostu był wart tylko 1 000 000, a w sumie nie było po co go trzymać, bo albo poszedł za darmo, albo za 1 000 000, więc nie wziąłem tego 1 000 000, a Schubert został naszym rezerwowym napastnikiem. Tak wygląda nasza ławka, mamy tu paru juniorów, paru ciekawych juniorów, paru wypożyczyliśmy. No i nie wiem, czy w następnym sezonie albo Serdar, albo nic, bo tam naprawdę wszyscy ci zawodnicy tu są młodzi. Harit, no może nie jest młody, ale on się jeszcze spokojnie rozwinie. Więc tam naprawdę mi się wydaje, że tylko Serdar, jeszcze tylko wam pokażę DFB Pokal, gdzie my skończyliśmy. A, tu byliśmy. Porażka 2-0 z Bayerem Leverkusen. Ostatecznie ćwierćfinale się zatrzymał. I jeszcze jedna rzecz w sumie. Statystyki. Kto był naszym najlepszym strzelcem, kto lepiej asystował. Statystyki. Najwięcej bramek. Adeyemi. Co mi się podoba, bo to oznacza, że spełnia swą rolę. A najwięcej asyst też Adeyemi. To super, naprawdę super. Bo to znaczy naprawdę, że jest niesamowitym zawodnikiem, który się będzie coraz lepiej rozwijał. Więc mi się to bardzo podoba. I w sumie... I chyba on też będzie gdzieś tutaj, Adeyemi, tak, na 9 miejscu, egzekwo na 7 miejscu. Przed tyle są Shade Haaland, więc to pokazuje, że dobra będę miał sezon Adeyemi i będzie miał z każdym sezonem coraz lepsze. No i widzimy się 1 września. Mamy 11 stycznia, no i połowa sezonu za nami i jak na razie jesteśmy na 9 miejscu, chyba co pamiętam najlepiej ze wszystkich sezonów poprzednich. Mamy 24 punkty, tyle samo co 8 Wolfsburg i punkt mniej od Stuttgart, więc w sumie spokojnie jeszcze szansa nawet walczyć o strefę pucharową, no bo takie nawet spokojnie Lipsk jeszcze, no naprawdę wszystko jest spokojnie jeszcze do zrobienia, oprócz wygrania ligi bym powiedział, ale fajnie było skończyć tak w tym top 8, top 7. DB Pokal, to już wam pokażę, no bo jednak odpadliśmy dość szybko, bo trafiliśmy na Borussię w drugiej rundzie, nie mieliśmy za dużo co do pokazania. No i tak, transfery, bo były. Dlatego właśnie tak późno trochę, bo zwykle 1 stycznia. Niestety nie udało mi się przekonać Kabaka, żeby został, więc chciałem jeszcze przynajmniej na nim zarobić coś i odszedł do Juventusu. A za niego kupiliśmy sobie Konate, Ibrahima Konate, 24 lata, 84 overalla.
73,5 miliona, myślę, że to jest dobry transfer, będzie się rozwijał. I właśnie kawałek za 31. Wypożyczyliśmy jeszcze Dinescu i Ricciego. Jeszcze wypożyczyliśmy De Boera, Cabrera, Kruka. Vardy na przykład to też za darmo. Chciałem trochę się wytrwanić i kupić go i od razu sprzedać, ale nie mogę, bo myślałem, że można by od razu. No ale tak się nie udało. Hop został pożyczony, to widzieliście. Aha, nie pokazywałem wam właśnie, no bo nie pokazałem wam tego jakby okienka, no bo nic nie zrobiliśmy takich transferów kupno albo sprzedaż, a jak tak będzie, to nie będę nigdy wam pokazywał, bo po prostu nie ma to sensu. Tylko po to robię aby tą przerwę taką. Jeszcze Ochio, bo też taki młody zawodnik utalentowany, więc w sumie możemy się na nim dorobić. Tiaw został pożyczony, Calhanoglu, Barnett, Estrada, no i to tyle. Tak, obecnie wygląda nasza jedenastka. No ten Gilmore mnie strasznie, jakie słowo szukam? Rozczarował, o tak, tego słowa szukałem. Rozczarował mnie, bo jednak ma już nawet ten SPD i nic się nie rozwija dosłownie. No będzie od nas musiał odejść w lecie, taka prawda. Bardziej taką, że rezerwowałem, chciałbym go opchnąć, ale się jakoś nie udaje. Tak wygląda nasza jedenastka. No jest super, bo już tylko Gilmore, Matondo i Vandervoort nie mają 80 overa, więc super, nasz skład się naprawdę rozwija. No i widzimy się na koniec sezonu. No i mamy koniec sezonu, ostatecznie skończyliśmy na 9 miejscu. 2 punkty za Hoffenheim i 3 punkty przed Stuttgartem. Nasz najlepszy finish jak dotąd, no i w sumie nie jest źle. No szkoda, że parę tych miejsc nie wyżej, no bo oczywiście było to w zasięgu. Ale trzeba się powoli tak wspinać, nie można tak od razu z na przykład 10 na czapce 4. Tak ostatecznie wygląda nasza jedenastka. Vandervoort super, że już ma 80, naprawdę coraz fajniej się rozwija. Nasza obrona jest naprawdę z niej bardzo zadowolony. To jest oczywiście już taka obrona, której sądzę, że nie będę musiał zmieniać w tej karierze. Może Tavares, nie wiem, zobaczymy. No i pomoc. Billy Gilmore poszedł ten overall, ale to jest za mało, definitywnie za mało. Harry też, może nie ten sezon następny, ale będę go też musiał się pozbyć. Madueka na pewno zostanie, Adeyemi zostanie. Nie wiem jak z Matondo, Matondo musi mi dopiero pokazać, tak jakby. No i Serdar prędzej później też się z nim rozstanie, bo ma 27 już lat jednak. Ale jak to wszystko będzie, to za chwilę zobaczycie. Tylko jeszcze sprawdźmy, kto najwięcej dla nas strzelał. Najwięcej dla nas bramek strzelił Madueka. 9, więc nie tak dużo. Najwięcej asyst Matondo, więc też 5 bramek, więc on dobrze naprawdę gra. Więc w sumie nie musimy go zastępować. No Billy Gilmore, tego zawodnika niestety. Miałem nadzieję, że to będzie zakup super, ale jednak się nie udał. No i tego zawodnika będziemy się musieli pozbyć. No i widzimy się 1 września. No i mamy 1 września, wszystkie transfery skończone, okienko transferowe zamknięte. No i my też zrobiliśmy parę transferów, zaczynając od Barreta, który odszedł na wypożyczenie do Salzburga. Potem Zajdel odszedł na wypożyczenie do Birmingham. Sprzedaliśmy tego Ojo, którego wzięliśmy za darmo, więc zdobyliśmy tam naprawdę 4 miliony za darmo. Potem Gilmore, którego właśnie mówiłem, odszedł ostatecznie do Villarreal za 22 miliony. No po prostu no, u nas nie wypalił, bądźmy szczerzy. Potem wypożyczyliśmy Carrasco na rok do Zulte Waregem. Potem odszedł Bentaleb, chciał odejść, więc go sprzedaliśmy za 10,5 miliona. No i przyszedł nasz nowy następca Gilmura, Kamara, 67 milionów, 24 lata, 84 overall, super naprawdę transfer. Potem jedno z naszych takich jakby największych talentów wypożyczyliśmy, czyli Etienne, 17 lat, 69 overall do Club Bridge na rok. Potem Matthew Hope do Granady wypożyczony, Kruk do wypożyczony do Amsterdamu, Peraldo wypożyczony do Eindhoven i Mailar do Lazio. Tak wygląda nasza jedenastka na ten sezon. Myślę, że jak się będziemy... Tak, na pewno się tym razem zobaczymy, to wszyscy będą mieli 80 przynajmniej overalla. Jest to drużyna, która może nam dać, według mnie, takie miejsce w top 6 naprawdę, a jak będzie, to się dopiero za niedługo dowiemy. No i mamy 1 stycznia, połowa sezonu za nami i jest naprawdę super, jest bardzo super, bo jesteśmy na 4 miejscu, tylko punkt to naprawdę za liderem, FC Köln, to też jest bardzo dziwne. No ogólnie właśnie tak Bayern sobie bardzo słabo radzi, no wiadomo, to naprawdę jest 5 punktów tylko do lidera, no ale żeby w połowie sezonu być na 6 miejscu, to trochę za słabo. No mam nadzieję naprawdę, że się utrzymamy przynajmniej w tym top 6 chyba,
Tak, przynajmniej w tym to przejść, żeby być w jakichś europejskich pucharach. Oczywiście oprócz Bundesligi mamy DFB Pokal, co szczerze, no nie wyszedł nam krótko, więc przegraliśmy z Hertą Berlin 3-1. No i nie wszędzie będziemy super. Skład wygląda tak, niestety Matondo dalej nie ma 80 overalla. No zobaczymy, jeśli się nie będzie fajnie rozwija, to go pewnie sprzedamy. Reszta się dość fajnie rozwija. No i w sumie jeszcze co mogę wam pokazać. Statystyki wam mogę pokazać. 8 bramek najwięcej ma dla nas Madueke. A najwięcej asyst ma dla nas Harit. Ale Harit też jest jednym z tych zawodników, których myślę, żeby sprzedać, no głównie przez wiek. A jeszcze parę było transferów, znaczy parę chyba. Niewiele, tylko coś tam było. Rude odszedł do Galatasaray za 960 tysięcy. No po prostu już 34 lata, 67 overalla. I tak się cieszę, że udało się go za prawie milion sprzedać. I to w sumie tyle, nie wiem, żadnych transferów więcej nie było, mi się coś pomyliło. No i widzimy się pod koniec sezonu. No i mamy koniec sezonu, ukończyliśmy ostatecznie na 4. miejscu, bardzo naprawdę fajnie, bo to oczywiście oznacza, że będziemy w Lidze Mistrzów następny sezon. Trochę się szczerze nie spodziewałem, myślałem, że jednak prędzej czy później spadniemy z tego miejsca, gdzie daje nam Ligę Mistrzów, ale ostatecznie się utrzymaliśmy. I nie wiem, że się utrzymaliśmy, to byliśmy naprawdę blisko wygrania całej ligi, bo to naprawdę tylko 4 punkty do Borussii Dortmund straciliśmy, więc naprawdę super. Z Lipskiem mieliśmy tyle samo punktów, zobaczę ile plus minus, 2 bramki różnicy na plus miało Lipsk. Bayern 2 punkty przed nami. No było tam parę takich niepotrzebnych remisów, ale to nieważne. Najważniejsze, że mamy tą Ligę Mistrzów. DFB Pokal, co wam pokazywałem. Tak, ostatecznie się kończy nasz skład. Matondo w końcu ma 80 do overalla. Van der Voort ma 83, to jest bardzo ważne. No i w sumie nie wiem, zobaczymy, kogo będę sprzedawał. Matondo ile ma? 24 czy 3? No dobra, jeszcze Matondo pewnie zostawię, bo ma 24. Ale taki Harit albo Serdar, bardzo możliwe, że ich sprzedam. Jeszcze statystyki. Najwięcej bramek strzelił Adeyemi, co oczywiście można we mnie strzelać, bo to napastnik, a najwięcej asyst Madueke, który powiedziałbym, że był naszym najlepszym zawodnikiem w tym sezonie, bo 11 bramek i 6 asyst, a Adeyemi tylko 13 bramek i 4 asyst, no ale obydwoje dobre naprawdę sezonu zagrali. No i widzimy się w następnym sezonie. No i mamy 1 września, wszystkie transfery zrobione. No i my też zrobiliśmy chyba, pamiętam, jeden transfer tam naprawdę, w którym kogoś kupiliśmy. Reszta to naprawdę wypożyczenia i sprzedaż. No i tak, zaczynamy. Najpierw Etienne, 18 lat, wypożyczenie do Bolonii, 76 overall. No zawodnik jest naprawdę bardzo przyszłościowy, bym powiedział. Poszedł do Bolonii na rok i nie ukrywam, że może jak wróci, to może w następnym sezonie Harit zostanie sprzedany, a pomimo, że Etienne ma możliwe, że miał tak z 3 overall mniej, to jego dam na lewą pomoc. Naprawdę ma szansę na stanie się jednym z najlepszych zawodników nawet w tej grze, to naprawdę, bo jak będzie miał 18 lat i koło 77 overall, to definitywnie możemy z niego zrobić gościa, który ma ponad 90 overalla. Ale to tyle o nim. Kruk poszedł do Granady na rok, Hope do Villarrealu, Serdar właśnie został sprzedany do Milanu za 42 miliony. No głównie wiek, bo już ma 28 lat i za niego kupiliśmy, jeszcze nie, Estrada został wypożyczony, Barrett został wypożyczony i Kakweret do nas przyszedł. No myślę, że to jest super, 25 lat, 85 overalla. Myślę, że jeszcze się spokojnie o parę dobrych overalli rozwinie. No jest na pewno zawodnik też, który ma nadzieję, że zostanie do nas do końca. Mam nadzieję, że to też nie będzie troszkę taka wtopa jak Billy Gilmour, bo on też jest jako środkowy pomocnik, ale potrafi grać jako środkowy pomocnik defensywny i dałem go też do planu rozwoju, żeby jako środkowy pomocnik defensywny był tak od razu, żeby to była jego podstawowa pozycja. I dalej, został wypożyczony Maillard do Eintrachtu, sprzedaliśmy Tiawa, no nie chciałem szczerze, nie zauważyłem, że Willem wpłacił klauzulę, nie zauważyłem tak naprawdę. 24 lata, 75 overall, nie było aż tak niesamowite, ale chciałem go na ławce mieć. Potem wypożyczyliśmy Parau, Donant, Seidela, Carrasco i na koniec kupiliśmy Damianiego. 19,71 overall, pisało, że właśnie ma potencjał być wyjątkowym, już teraz ma tylko wykazuje wielki potencjał, ale chciałem właśnie takiego mieć zawodnika na ławkę. I tak wygląda nasza jedenastka. Wygląda naprawdę bardzo fajnie ta jedenastka.
i to najlepsze właśnie będzie się robiła coraz lepsza z każdym rokiem. Po trzech kolejkach jesteśmy na prowadzeniu, 9 punktów. No i mam nadzieję, że... No i oczywiście gram w Lidze Mistrzów, a w sumie mogę wam pokazać grupy. Może tak teraz będziemy robić zawsze, żeby pokazać wam grupy, z kim, znaczy grupę jedną ogólnie, z kim jesteśmy. No to w Lidze Mistrzów jesteśmy. Z kim w grupie? Liverpool, Real Betis i Dynamo Kijów. No mam nadzieję, że my i Liverpool, no bo jednak Liverpool bym wstał na faworyta, a z Betisem pewnie będziemy najbardziej walczyć. Oto kto awansuje drugi. No jak to awansuje, to dowiemy się za chwilę. No i połowa sezonu już za nami. Jak na razie po 17 kolejkach jesteśmy na trzecim miejscu, 35 punktów, tyle samo co drugi Bayern. 4 punkty mniej niż Borussia Dortmund. Hoffenheim też jest już za nami o 1 punkt. No naprawdę jest wszystko blisko, to naprawdę jak w poprzednim sezonie. Zapowiada się też na zacięty sezon, ale mi się wydaje, że my mamy tą przewagę, że nasz, no nie wiem jak inni, no ale na pewno nasz klub cały czas się wszyscy będą rozwijać, bo my mamy samych młodych zawodników. A inni to nie wiem jak dokładnie mają. Na pewno nie mają wszystkich bardzo młodych. Tak wygląda obecnie nasza jedenastka. Z tego co widzę, to prawie wszyscy poszli o Waral w górę. No ten Matondo nie poszedł. No niestety Matondo to jest pierwszy do odejścia. On ewidentnie się odznaczy od reszty, że jest słabszy. No nic, możliwe, że właśnie dajcie. Pewnie tak, bo tu jeszcze mamy sporo naprawdę super młodych juniorów, którzy wrócą z wypożyczeń i bardzo możliwe, że po prostu już nie będę ich wypożyczał, a będą naszymi rezerwowymi. I tak jak mówiłem, z Harry ten tak właśnie pokażę dokładnie tego, o którym mówiłem, Etienne. Już wam pokazuję, napastnik, dobra. On ma 18 lat i 76 overalla. Jeśli skończy z 78 overallem, 78 overalla się będzie na koniec tego sezonu, to myślę, że mogę w stanie być, mogę mu dać właśnie to miejsce. Bo jednak tam, no wiem, że to jest 5 overalli, trochę niżej, ale jednak w tej grze, tak jak mówię, najważniejsze jest obrona i bramkarz, jeśli chodzi o symulację, ale myślę, że ten Etienne parę tylko sezonów, może dwa sezony i będzie lepszy od Harita, więc naprawdę według mnie to jest dobry pomysł, żeby w niego zainwestować. No i tak, oprócz oczywiście ligi gramy w innych rzeczach, na przykład Puchar, gdzie w sierpniu będziemy grać z Hoffenheim, czyli na razie nie odpadliśmy. I Liga Mistrzów, szczerze nawet ja nie wiem sam, naprawdę, bo nie patrzyłem. Faza grupowa, udało nam się awansować. Punkt tylko za Liverpoolem. Widziałem wyniki właśnie meczu, tylko tak właśnie nie wiedziałem, czy czasem mnie... No nie, to chciałem... Czy czasem mnie jednak Betis nie awansował, ale jednak my awansowaliśmy. Real Madrid 1-8, no to super. Wiem, ja nawet wiem o tym właśnie, że ten sezon to nie będzie taki sezon, w którym już bym powiedział, że mamy szansę wygrać Ligę Mistrzów. Trzeba tam powoli. Myślę, że nawet następny bardzo możliwy, że też nie będzie jeszcze tym sezonem, w którym będziemy mogli na poważnie walczyć o wygraną w Lidze Mistrzów. No zobaczymy jak to wszystko będzie i widzimy się w rewanżowym spotkaniu z Realem Madryt. No i przed nami rewanżowe spotkanie z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu u nas na stadionie było 2-1 dla Realu oczywiście. No nie było to zły wynik tam naprawdę, no mają dwie bramki, ale szczerze się spodziewałem, że może być gorzej. No bo jednak nie ukrywam, nie spodziewałem się od początku, żeśmy wygrali z Realem w tym dwumeczu, no a zobaczymy, wszystko oczywiście możliwe. Wiadomo, że jedna bramka 1-0 nam nie daje nic, takie są składy. No i możemy zaczynać, wiadomo, musimy mieć dwie bramki, musimy 2-0 wygrać, co najmniej. Fajnie mam radę strzelić tą pierwszą bramkę w pierwszej połowie. Choć no mówię, nie spodziewam się, nie będę jakoś zbytnio zły albo coś, jeśli byśmy nie awansowali, no bo jednak ten pierwszy nasz sezon w Lidze Mistrzów od razu dostajemy Real Madrid, który no wiadomo, zawsze na pewno jest jeden z drużyn, która walczy o wygranie Ligi Mistrzów, więc nie byłbym taki na to zły, abyśmy nie awansowali dalej. Ale nic, zaczynamy. My na niebiesko, Real na biało oczywiście. Podanie było za mocne, zdecydowanie. Courtois od bramki. Po numerach też jakoś nie zawsze kojarzę każdego, ale w miarę chyba dałem normalne, nie w większości. Tylko Kamara chyba. Kamara nie ma takiego normalnego i Konata, z tego co widzę. No dobra, Real Madrid przy piłce. Vinicius. Casemiro. Oj, jest niebezpiecznie. Dobry blok, ale Real daje posiadaniu. No i teraz mam piłkę. Adeyemi był bliski, by mi przejął tą piłkę, ale niestety nie udało mu się. Real Madrid teraz. Real Madrid przed polem karnym.
Nie najlepsze podanie, łatwo nasz obrońca przejął, ale znowu Real przy piłce i tam może być gorzej. Na szczęście tylko rzut rożny. Winiciusz rzut rożnego, przejmują piłkę, no ale Real znowu, nie możemy zażegnać tego zagrożenia. Co chwila Real odzyskuje piłkę, nawet jak wyrzucimy i teraz błąd, a na szczęście Van der Voort obronił, bo był błąd nasz, nie wiem kto to wyprowadził tą piłkę, ale był błąd. I kolejna strata, no Real normalnie chyba ma, nie wiem ile on ma, naprawdę mają dużo już bardzo tych odbiorów, bo co chwila tracimy piłkę w głupi sposób. Najczęściej przy wyprowadzaniu piłki Adeyemi, dobre podanie, aj, szkoda, nie wchodził do pola karnego. Strata piłki i teraz Real Madrid przy piłce, na skrzydło. Dobre podanie do środka. Pierwsza połowa prawie już skończona, Real jeszcze miał szansę na strzelanie bramki, ale na szczęście nieba podawał, ale Van der Voort obronił. No i jeszcze pewnie, a nie, powinien sędzia już kończyć, tak, kończymy pierwszą połowę. No nie, jest niesamowicie, 75% prawie posiadania ma Real, no widać to, oni co chwilę mają piłkę. Długo się nie utrzymujemy przy piłce, no niestety. Ale no można by się spodziewać, że Real u siebie zdominuje jednak, Adeyemi traci piłkę. Real w posiadaniu. Dobre przejęcie. I teraz szansa może na bramkę. Dobra seria podań. No i strata piłki. Zawsze to wygląda obiecująco, a ostatecznie się źle kończy. Mamy piłkę, teraz przejmujemy. No i kolejna szansa, Adeyemi. Może jakaś dwójkowa akcja, ale nie zabrakło celnego podania od Matondo do Adeyemiego. Real teraz przy piłce. I dobre podanie, no i takim sposobem Dybala kończy naszą przygodę. Przechodzimy do wyniku, jeszcze deszcz się, fajnie, że przynajmniej mieliśmy bramkę i tak nie odpadliśmy w żółym stylu, bo tylko 3-2. No ale podamy ostatecznie, no i widzimy się pod koniec sezonu. No i mamy koniec sezonu, ostatecznie ukończyliśmy na trzecim miejscu, 70 punktów, 9 punktów za Borussią Dortmund i Bayernem i 7 punktów przed RB Lipskiem. No dość pewnie awansowaliśmy, znaczy nie awansowaliśmy, tylko zdobyliśmy to miejsce, które daje Ligę Mistrzów. Tak ostatecznie wygląda nasza jedenastka. No mówię, według mnie Matondo będzie musiał opuścić nasz zespół i szczerze też nie wiem, czy czasem po prostu nie weźmiemy też naszego juniora, bo mamy tu takiego gościa jak Dinescu, 21 lat, 78 overalla i on też może grać jako środkowy pomocnik ofensywny, więc mi się wydaje, że to jest super pomysł. Zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy, jak będziemy mieli sporo, no to jednak przyda się jednak wydać na coś naprawdę. Matondo tak czy tak pójdzie na sprzedaż, więc zobaczymy, jeśli będziemy mieli dość sporo pieniędzy, bo teraz jeszcze nie wiemy, ile będziemy mieli, jeśli będziemy mieli dość sporo pieniędzy, to no to spróbujemy na kogoś na tego SPO kupić lepszego. W DB Pokal wygraliśmy jednak ten puchar Niemiec, fajnie, że wygraliśmy, coś w końcu wygraliśmy, tu był półfinał, tak wyglądał finał, łatwo coś wygraliśmy w finale. No i to było na tyle w tym sezonie. Tak wygląda ostatecznie właśnie jedenastka, w sumie jeszcze nie zapomniałem, nie zawsze pamiętam, ale w sumie fajnie to sprawdzać. Najwięcej bramek Adeyemi, 26 bramek, no pokazuje to jak naprawdę super on gra bardzo, Adeyemi, jeszcze 7 asy dołożył. Najwięcej asyst i Harity i Matondo. No obydwoje zawodników, którzy są na wylocie, no robią statystyki dobre, no ale jednak overall coś świadczy o nich, że jednak no już jeszcze nie jest ten poziom i nie będzie pewnie naprawdę co reszta zespołu. Widzimy się 1 września. No i okienko transferowe zamknięte, no i zrobiliśmy w tym okienku pierwszy taki transfer, który mógłbym nazwać takim naprawdę bardzo dużym transferem, takim mega transferem, pierwszym takim, tak szczerze. Najpierw wypożyczyliśmy Perau na rok, potem Kutucz odszedł, bo postanowiłem postawić jednak na rezerwach na Hope'a, żeby Matthew Hope jednak był naszym rezerwowym. Wells poszedł na wypożyczenie, Maillard poszedł na wypożyczenie, Estrada. Etienne jednak ostatecznie poszedł na wypożyczenie, pomyślałem sobie, żeby jeszcze się rozwijał i może dopiero za rok przyjdzie i będzie zmiennikiem, znaczy będzie nowym lewym pomocnikiem. I sprzedaliśmy właśnie Matondo za 33 miliony, no i za to kupiliśmy następcę i to kupiliśmy naprawdę następcę. Rich został pożyczony, Barrett i kupiliśmy Giovanniego Reina z Inter za 120,5 miliona, 23 lata, 85 overalla.
niesamowity naprawdę transfer. Jeszcze na koniec wypożyczyliśmy Carrasco na rok do Crotone. I tak wygląda obecnie nasza jedenastka. No naprawdę mi się podoba bardzo ta jedenastka. Są naprawdę już bardzo mocne punkty. Adeyemi, Madueke, Dest, Fofana, Konate, Van der Voort, Kamara, Kakuret, Reina też. Harry tylko właśnie możliwe, że będzie zmieniony w przyszłości. Tak też wygląda nasza ławka. Tavares, no to teraz już taki jest pół na pół, nie wiadomo jak to z nim będzie. Kakuret, nie, tylko właśnie on, tylko tak Harry, no to na pewno będzie musiał po tym sezonie odejść. To jest przesądzone już, będzie o 30 lat. No i Tavares, nie wiadomo jak się będzie rozwijał. Nie zaczęliśmy jakoś super tego sezonu, bo po trzech kolejkach jeden punkt. Ale przez dłuższy czas graliśmy słabym pośrodkiem pozycji ofensywnym, bo sprzedaliśmy szybko Antonę i nie mogłem znaleźć zastępcy. No i tak, w Lidze Mistrzów jesteśmy w grupie z kim? Milan, Porto, Luzern. No to myślę, że powinniśmy awansować spokojnie. No może nie spokojnie, ale powinniśmy awansować. I widzimy się 1 stycznia. No i połowa sezonu za nami. Jak na razie po 17 kolejkach jesteśmy na 5 miejscu, 37 punktów. 3 punkty za Borussią Mönchengladbach, który jest na 4 miejscu. Tracimy 11 punktów do Bayernu. Trochę trudno będzie wygrać ligę. Nie wydaje mi się, żebyśmy szczerze wygrali ligę. Ale top 4 myślę, że spokojnie powinniśmy mieć. DFB Pokal, no to tutaj w ćwierćfinale zmierzymy się z Ałem. To dość nam losowanie dopisało. Zdecydowanie najłatwiejsza drużyna z tych wszystkich tutaj rywali. W Lidze Mistrzów, no to w fazie grupowej ostatecznie skończyliśmy na 2 miejscu za Milanem. A najważniejsze, jesteśmy w 1/8, gdzie zmierzymy się z Lyon. No to trochę łatwiej mi się wydaje niż w poprzednim sezonie. Choć też na pewno tak łatwo nie będzie, bo to jednak jest Liga Mistrzów. Tak wygląda nasza jednastka. Niemal chyba wszyscy poszli overall w górę, plus chyba Kakuereta. Harita nawet o 2 punkty overalla poszedł w górę. Naprawdę nie wiem, co go tak wziął na jego końcówki z naszej przygody z nami. No ale fajnie, że się tak rozwija. I ten tylko że znowu trochę szkoda, bo z jednej strony, bo jednak nie wiem, czy to jednak da szansę Etienne'owi, no bo jednak, no chyba, że będzie 80 overall, to wtedy mogę mu już dać w sumie, niech będzie, niech mu dam tą pozycję, jeśli będzie 80, no bo jednak, ja bym tam właśnie Harid jeszcze miał 83, to naprawdę te 3 tak zejścia w dół, to nie byłoby aż taka, znowu teraz jak przejdziemy 5 na przykład, no to będzie już troszkę różnicy. No ale TM będzie naprawdę młody, więc mi się wydaje, że to i tak będzie dobra decyzja przyszłościowa. No i w sumie to tyle a teraz. A w sumie jeszcze w połowie sezonu jak wyglądają statystyki. Najwięcej bramek dla nas strzelił Adeyemi. Najwięcej asyst też Adeyemi, więc super sezon jego wykonaniu. Reina dość dobry sezon, jak na razie 7 bramek, 4 asysty, więc naprawdę fajnie jak na razie. No i widzimy się w rewanżowym spotkaniu z Olympiquem Lyon. No i przed nami rewanżowe spotkanie w Lidze Mistrzów z Olympiquem Lyon. W pierwszym spotkaniu u nas było 1-0, no więc dość dobry wynik. Nie był jakiś rewelacyjny, ale jest dość dobry wynik jak na spotkanie rewanżowe. I taki nasz skład jest. Możecie tu widzieć jedną zmianę. Nie ma Fofany. No niestety nie zauważyłem też jak tak, bo ja nie symuluję tak powoli, tylko jakby kalendarzem co parę dni, tam co 2 albo co 3 tygodnie przewijam, żeby jak najszybciej to zrobić. No i tam właśnie, jak robiłem kontrakt, to dałem Fofanie chyba 180 milionów klauzulę tego, jak był wart 90. Nie spodziewałem się naprawdę, że ktoś w zimie wyłoży, bo w zimie zwykle nie ma takich dużych transferów. Nie spodziewałem się, że w zimie ktoś wyłoży aż tyle pieniędzy. No niestety wyłożył. Ale niestety, no nie wiem, 26 lat miał i 88, a Ruiz Alonso ma 24 lata i 86, więc może możliwe, że będzie jeszcze lepszy, więc może nie wyszłam no tak źle. Reszta składu oczywiście bez zmian. I będziemy mogli zaczynać to spotkanie. Mam nadzieję, że pierwszy raz awansujemy do ćwierćfinału. Definitywnie mamy szansę, no bo mamy już taki skład, że naprawdę powinien awansować. No i zaczynamy to spotkanie. Lyon na biało, Schalke na niebiesko oczywiście. No oczywiście wiadomo, wystarczy 1-0. Fajnie byłoby strzelić bramkę, bo mielibyśmy szybko bramkę wyjazdową. I wtedy nawet, jeśli my wtedy Lyon by musiał wygrać 3-0, bo 2-0 to jest 2-2, ale my mamy bramkę wyjazdową, więc w sumie fajnie było tak strzelić.
No, odbieram piłkę. Teraz szansa może na kontratak Adejami. Harit ma siódemkę, czy kto? Tak, Harit ma siódemkę. Szansa na bramkę. Giovanni Reina strzelana 1 do 0 w 14 minucie. Pięknie, naprawdę pięknie. Lepszego początku nie mogliśmy sobie praktycznie wymarzyć. Jeśli strzelimy na 2 do 0, to pewnie przejdę do wyniku, bo po prostu nie Adeyemi, a było blisko, i dostałby świetną piłkę. Lyon. Mogło być niebezpieczne, na szczęście nasza obrona tym razem dobrze to wybroniła. Dobra, podałem do Harita. No, troszkę jednak, troszkę za mocno, tylko troszkę. I teraz Olympique Lyon od bramki. Drągowski tam broni, co ciekawe. Lyon dalej atakuje. Pół godziny gry za nami. Mamy piłkę. Fajnie byłam, razy 6 na 2 do 0. Byłoby już bezstresowo. Dobra, podaję. Aj, niestety tracimy w polu karnym piłkę. Lyon przy piłce. Może teraz coś się uda. Adeyemi. Adeyemi. Aj, a nie, jednak jeszcze Madueke to dał radę dostać, ale no, nic z tego nie udało zrobić. Lyon przy piłce. Ostatnia ich szansa. I będzie rzut rożny pewnie. Tak, rzut rożny. I na szczęście nic nie ma. Myślę, że nie ma co patrzeć nawet na to. Przejdźmy do wyniku. 2 do 1 wygraliśmy. Konate, czerwona kartka w 86. O, głupia decyzja Konate. Tam nieważne. Nie ma po prostu według mnie usprawiedliwienia dla niego. Nieważne co by się działo, nie wiem po co faulował, tak żeby dostać czerwoną. Ale nic, widzimy się w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. No i przed nami rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu na Etihad Stadium 1 do 1, czyli mamy bramkę wyjazdową. Jest naprawdę super wynik. No może nie super, ale jest fajny naprawdę wynik przed tym meczem rewanżowym. Manchester City, większość zawodników jest nowych, m.in. Ozan Kabak, który tam jest. Tylko zostali Cancelo, Laporte, Ederson, Sterling, tak naprawdę, tylko oni zostali. Reszta to są nowi zawodnicy. No i możemy zaczynać. Kamara ma już 90 overalla, więc jeśli tam. Chyba dobrze widziałem, że to jest pierwszy zawodnik, który ma 90 overalla. Wiadomo, tak samo jak w meczu z Lyonem. Nam wystarczy naprawdę 0-0 i mamy awans. Nie wierzę, żeby tak było, ale nam tak wystarczy. My gramy na niebiesko, Manchester City na biało. No i zaczynamy. Szczerze, jakoś tak przed tym przed ogólnie w tą fazą pokrową nie myślałem, że wygramy Ligę Mistrzów, bo myślę, że jednak jeszcze to nie jest to. Ale może się uda. Jak już będziemy półfinale, to będziemy jedną nogą praktycznie w tym finale. No bo już jesteśmy, będziemy tak bardzo blisko. No ale nie będzie na pewno tak łatwo wejść do tego półfinału. Oj, dobre podanie. I Decatelere z bramką na 1 do 0. Już mają tą bramkę wyjazdową Manchester City. To jest najgorsze. Nic by mi tak nie obchodziło, tylko że właśnie oni mają tą bramkę wyjazdową już teraz. I właśnie my. Oj, to było spalone pewnie. A nie, to przecież tam mówię. Oj, to był Manchester City. Nawet nie zauważyłem. My gramy na niebiesku. Muszę. Bo chyba z Lyonem graliśmy na biało, tak mi się wydaje, nie wiem. Ale nie wiem, czemuś myślałem, że na biało nie jesteśmy. Manchester City jak na razie przez całe spotkanie praktycznie dominuje niestety. Out dla Manchesteru. Ależ bramka. 2-0. Decatelere. No i. Aj, powoli możemy się żegnać z tym jednak półfinałem. Jednak ekipa z Manchesteru za silna dla nas na razie. Myślę, że to była tyle. Najwyżej zobaczymy się pod koniec sezonu. No i mamy koniec sezonu. Ukończyliśmy na miejscu trzecim. Po 34 kolejkach zdobyliśmy 71 punktów. 2 punkty za Borussią, 6 punktów za Bayernem i 10 punktów przed RB Lipskiem. Dość pewnie sobie zawalczyliśmy to o Adeyemi też. Tyle samo bramek co Maddison, czy ja by obydwoje byli królami strzelców.
tak wygląda ostatecznie nasz skład po tym sezonie. Rui Jones, mam nadzieję, że się będzie jakoś rozwijał jednak, no bo nie po to na niego wydawałem pieniądze. Tavares się naprawdę zaczął też super ostatnio rozwijać. No nie wiem, zobaczymy kogo sprzedam. Myślę nad Haritem. Ale jeszcze oczywiście graliśmy DB Pokal. Chyba nie pokazywałem wam tego. DB Pokal. Tutaj pożegnaliśmy półfinał się po porażce z Borussią, która pewnie wygra jednak z Hertą. No i statystyki na koniec. Najwięcej bramek. Logicznie Adeyemi, aż 32 bramki. Super naprawdę występ. I najwięcej asyst też Adeyemi. Super naprawdę Adeyemi gra. Madueke też 16 bramek, 10 asyst. To już najlepszy dwóch zawodników pewnie ofensywny, tak trzeba przyznać. No i zobaczymy, co będzie w następnym sezonie. No i tam się widzimy. No i okienko transferowe zamknięte, wszystkie transfery zrobione. No i od początku najpierw wypożyczyliśmy Perał do West Hamu, potem Estradę do Romy, Barrett do Hoffenheim, Karls do Udinese, Bratian sprzedaliśmy, no bo po prostu to był jeden z naszych juniorów, który po prostu był słaby, ma 68 overalla, więc go sprzedaliśmy. Potem wypożyczyliśmy Ricciego do Milanu, Seidela do Sportingu, sprzedaliśmy Harita do Leeds i za niego najpierw wypożyczyliśmy Carrasco i za niego kupiliśmy Solisa. 25 lat, 89 overalla, 116 milionów. Jemu się kontrakt kończył, dlatego go wziąłem, bo miałem innych szukać, bo właśnie myślałem nad innymi zawodnikami, ale jemu się akurat kończył kontrakt, więc wyjęliśmy go za bardzo, jak na takiego dobrego zawodnika małe pieniądze. Tak wygląda nasza jedenastka, ale on to trochę się rozwija. Mam nadzieję, że Kakuret będzie szedł w górę, bo już gra jako nominalny środkowy pomocnik defensywny, bo mu się pozycja zmieniła już jako właśnie, że pierwsza jego pozycja to jest SPD. I tak, po pierwszych trzech kolejkach 9 punktów. I w Lidze Mistrzów zmierzymy się z kim w grupie? Chelsea, Salzburg, Molde. No to mi się wydaje, że my i Chelsea powinniśmy awansować, a tego dowiecie się już za chwilę. Mamy połowę sezonu. No i po pierwszej połowie sezonu 17 kolejek za nami, 39 punktów, jesteśmy liderami. Oczywiście nie jest to duża przewaga, bo punkt nad Borussią Mönchengladbach, 2 punkty nad Borussią Dortmund. No ale mamy to prowadzenie. DFB Pokal. Jesteśmy obecnie w ćwierćfinale, gdzie zmierzymy się z Borussią, no to łatwo na pewno nie będzie. Liga Mistrzów. To w fazie grupowej wyszliśmy w pierwsze miejsce bez porażki, jeden remis. W 1/8 zmierzymy się z Ajaxem. No to szczerze, nie chcę nic ujmować Ajaxowi, ale mi się wydaje, że dość łatwo trafiliśmy. Tak wygląda nasza jedenastka. Wszyscy się prawie wszyscy się rozwijają cały czas, to naprawdę mnie bardzo cieszy. Statystyki, najwięcej bramek dla nas strzelił jak na razie oczywiście Adeyemi, najwięcej asyst Hakueret, Madueke, Reina i Adeyemi. Więc fajnie naprawdę, że dość dużo zawodników lubi grać i podawać te piłki. No i naprawdę w sumie to chyba tyle, żadnych transferów nie zrobiliśmy i nie planuję robić. Więc widzimy się w rewanżowym spotkaniu z Ajaxem Amsterdam. Przed nami rewanżowe spotkanie ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Bayernem. Pewnie się zastanawiać, czemu to nie jest Ajax. No ale tak właśnie zauważyłem, że pierwsze spotkanie wygraliśmy 3-0. Więc pomyślałem, że nie ma po prostu sensu pokazywać drugiego tego spotkania, w którym wygraliśmy 4-1 w sumie, więc właśnie dobrze zrobiłem, że nie marnowałem na to czasu. Teraz z Bayernem też nie mógłbym nawet szczerze tego nie pokazać, bo wygraliśmy 2-0 na wyjeździe jeszcze. Ale wam chcę w miarę pokazać tą drogę do naszego finału, jeśli uda. Tak wygląda nasza jedenastka. No nic się nie zmienia naprawdę, tylko overale jak już. No i możemy dać symuluj mecz. Nie wydaje mi się, żeby było jakichś problemów z dostaniem się do półfinału. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeśli będzie 0-0 po pierwszej połowie, to już dam przejść do wyniku, bo nie wierzę, żeby Bayern naprzeciwko naszemu takiemu składowi dobremu dał radę tak w drugiej połowie strzelić dwie bramki. Jeśli strzelimy bramkę na 1-0 w tej połowie, też dam przejść do wyniku, bo po prostu nie odrobimy aż tyle. Zwłaszcza, że mamy dwie bramki na wyjeździe. Bayern na biało, my na niebiesko. No i zaczynamy. Przejmujemy piłkę, szansa na pierwsza nasza okazja na bramkę. Dobra, podanie na skrzydło.
Seria dobrych podań, polu karny nawet, ale niestety nie udało się oddać strzału i Bayern teraz przy piłce. Bayern środkiem pola. Dobre, ale za mocne podanie. Na skrzydło do Sané i teraz Van der Voort od bramki. Adeyemi traci niestety piłkę. I teraz Bayern atakuje Sané, ale ta piłka została mu zabrana sprzed nosa. Madueke, niestety za mocne podanie do Madueke. I teraz Bayern przy piłce. Prawie tam przejęliśmy piłkę. Może teraz jakaś groźna akcja w wykonaniu Bayernu. No tam nawet tej obronie Tavares wszystko czyścił dzisiaj jak na razie. Sané nic nie ma do powiedzenia. Rzut rożny, tak, rzut rożny, pół godziny gry za nami. Może szansa na 1 do 0. Jeszcze Neuer chyba, nie, to Anderson broni i to on wybronił świetnie tam. Teraz jeszcze, no nie, Bayern przyjmuje piłkę. No Bayern wie, że musi strzelać, najlepiej aby teraz strzeli Sané. Dobre podanie. Sané. Davis, Sané. I może być niebezpiecznie, no ale jednak nasza obrona się świetnie spisała. I kolejny raz Bayern nie daje rady strzelić na bramkę, teraz świetne podanie. I nie ma bramki, albo blisko i by Reina strzelił bramkę. Jeszcze jedna szansa. Nie ma, może jeszcze jednak. No i nie ma dalej. Ale przechodzimy do wyniku, nie wierzę, żeby coś nam złego stało, tak szczerze. Przejdę do wyniku. No przegraliśmy 1 do 0, ale co najważniejsze, wygraliśmy 2 do 1 w dwóch meczu. I meldujemy się w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie za chwilę się widzimy. Przed nami rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu na Stadio Metropolitano Atletico Madryt wygrało 1 do 0. Nie jest to jakaś duża zaliczka, no ale jednak jest to zwycięstwo Atletico. W tym spotkaniu niestety nie wystąpi Madueke, który jest zawieszony. Za niego będzie grał u nas Etienne. No i możemy zaczynać to spotkanie. Tak blisko jesteśmy już finału. I czy nam się uda? O, naprawdę nam się udało. Bo fajnie mam naprawdę skład. Myślę, że dadzą radę. I na pewno są w stanie już wygrać Ligę Mistrzów. Patrzę tak overallowo na nasz skład. Mamy naprawdę dobry skład. Ale czy tak będzie? Zobaczymy. Zaczynamy to spotkanie. My oczywiście na niebiesko, Atletico na czerwono. Atletico przy piłce. Przejmujemy. Reina na dół, dobrze. Adeyemi, no dobra. Etienne. Przynajmniej próbował dośrodkować, dobrze. Solis. Reina. No i nie mogą się takie błędy pojawiać w nas tak ważnym spotkaniu, bo to była piłka, która nie trzeba było jakoś. Nie to była to trudna do dogrania. Na szczęście teraz błąd Atletico i my z autu zaczynamy. Słabe podanie. Atletico przy piłce. Atletico, out dla Atletico. Kolejny out dla Atletico. Może być niebezpiecznie. Trzeba by się przejąć, naprawdę jest groźnie. Uff, naprawdę było blisko, a na szczęście Van der Voort, dobra obrona. On dalej jest niebezpiecznie, no wybijmy tą piłkę, naprawdę. Dobra, Reina, Solis, Etienne. No nie umiem wyprowadzić dobrze kontry, naprawdę, Nuno. I spowolniliśmy całkiem, już to, nie ma już dynamiki w tej akcji. Reina, Nuno Tavares, Nuno ładnie chodzi tam. No, Reina, Nuno. Nie tak to miało być. Za dużo kombinujemy, tak patrząc jak na razie. Atletico skrzydłem teraz. Felix, dobre przejęcie piłki. Adeyemi, dobre podanie do Solisa, Solis. Reina, Adeyemi. Jak mogło się tego nie trafić? Aj, szkoda, Adeyemi. Reina. Nuno. Nuno Tavares traci piłkę. Koniec pierwszej połowy. Bardzo ofensywnie wychodzimy, musimy
Musimy od początku być ofensywni, no bo jeśli chcemy strzelić tą bramkę, no to musimy się troszkę odsłonić, żeby zaatakować ich. Dobre podanie. No i spalony, coś czułem, że tam było za piękne było to. Atletico przy piłce. Mamy piłkę. Mamy, Nuno Tavares. Dobre podanie. Etienne. A, i wypuścił sobie za daleko piłkę. Niestety. Adeyemi. Etienne teraz. Solis. Solis? Tak, Solis. Cały czas sobie mylę to nazwisko. Etienne. Adeyemi. Jest bramka. Samobój Oblaka. Szkoda, że tego na szczerze nie widziałem, bo bym był ciekawy, jak to wpadło. Ale dobra, wracamy do zrównoważonego, bo teraz nie musimy już tak cisnąć tą bramkę, bo ta naprawdę dogrywka nam wystarczy. Atletico przy piłce. Etienne. Dobrze, dobry blok Etienne, ale dalej Atletico przy piłce. Felix nie trafia w bramkę, Van der Wurt od bramki teraz. Etienne, mamy piłkę. Solis, Nuno Tavares, Reina, Rożny. Jeszcze był strzał, Cacuereta, ale niecelny, Oblak od bramki. Mamy piłkę, tak. Oj, no i to może być to kosztowny błąd. Razi mi się teraz na kontrę. Taki prosty błąd przy wyprowadzaniu piłki. Ostatnie minuty, ostatnia akcja naprawdę Atletico w tym meczu. Adeyemi, znaczy Reina. Adeyemi. Naprzód, Etienne. Etienne. Palony. No i dogrywka, czy... Tak, dogrywka. Dzięki bramce Oblaka jesteśmy w dogrywce. No i zaczynamy. Dobra, podanie Etienne. Etienne. Masz jeszcze piłkę? No. A, traci. Etienne to jest za dużo. On nie gra dobrze. Da się go zmienić. Kruk, da radę? Da radę tam zagrać, dobra. Nie chcę naprawdę, no słabo gra Etienne. A w sumie co to mi zaszkodzi, jak Kruk dogra te ostatnie 20 minut. No plus karne, jeśli będą karne. Atletico, dobrze obrona, tym razem zadziałała u nas. Adeyemi, Reina. Reina. Adeyemi. Solis, to by mogła być twoja najważniejsza bramka w karierze i nic, waliłeś ją. Reina. No może jeszcze coś, ale sędzia przerwie, jak to będziemy grać, tak. Sędzia skończą połowę. Ruszcie się, coś zróbcie. Przynajmniej mogliby nam naprawdę dośrodkować przynajmniej. Nie, nic by mi to nie zrobiło, abyśmy przynajmniej mieli jeszcze szansę może, a tak to... No tak to nie mamy. Mamy piłkę. Dobre podanie, ale będzie rożny? Będzie rzut rożny. Reina. Cacuereta traci tak prosto piłkę. Nie rozumiem, co w tym jest, że tak łatwo tracą te piłki. Nuno Tavares, broń tam. Wszyscy obrońcie, naprawdę. Dobra, koniec pewnie to będzie dogrywki. Pewnie będą karne, coś. Tak, no bo nie atakujemy. Stoimy w miejscu. Rzuty karne, tak, Kamara, nie wiem co tu robi Kamara, szczerze, ale nie mam jakoś tak super, no dobra, już tak, niech będzie, tak, dobra, zaczyna Adeyemi, Adeyemi trafia pięknie, Vardy też trafia, teraz Solis. Solis trafi, super. Felix, on na pewno trafi.
Tak, trafia. Teraz się zaczynam nerwy, powoli Reina. Reina nie trafia. Saul szczęście, że trafia. Kamara, błaga naprawdę. Kamara w słupek. Wirc nie trafia. Kakweret, błagam cię, zrób to. Kakweret, co ty odwalasz? Czemu ty strzelasz tak wysoko? Timothy Weah nie strzela. Ruiz Alonso. Ruiz Alonso strzela pięknie. Karamoko. Teraz Dembele. Też trafia, oczywiście, teraz trafi nagle. Teraz Serginho. Nie trafia. No i czuję, że Zubeldia to trafi. Zubeldia nie trafia. Nuno Tavares. No pięknie, strzela wysoko, ale strzela. Tete. No musiał strzelić, naprawdę. Kruk. On jest świeży. Nie trafia. Jimenez teraz. Jimenez nie trafia. Konate. Konate trafia. Koch nie trafia. Uff. Naprawdę, udało nam się. Tak czy nie? Co się dzieje? Tak, 5-4 w karnych. Mamy finał, ale naprawdę było. Kosztowało to dużo nerwów. Byłem szczerze pewny, że nam szczęście nie dopisze, ale dopisało nam awans właśnie do tego finału Ligi Mistrzów. I za chwilę się tam widzimy. I widzimy się tam z Manchesterem City. No i przed nami finał Ligi Mistrzów. Będziemy grali z Manchesterem City. Będzie to spotkanie na Old Trafford. Manchester City na pewno dobrze zna ten stadion. My mniej, no ale będziemy w nim. Będziemy. No i chyba pierwszy raz może grali. Jeszcze sobie tak już popatrzmy na inne rozgrywki, bo to naprawdę to jest ostatnie spotkanie w sezonie. No więc tak, Bundesliga. Wygrywamy po raz pierwszy Bundesligę. DFB Pokal. Wygrywamy 4-1 z Lipskiem. I ta z Liga Mistrzów. Szanse na potrójną koronę. Byłoby to piękne, nie, że wygrywam Ligę Mistrzów, bo tam naprawdę tylko o to chodzi. To jeszcze właśnie zrobilibyśmy potrójną koronę. Chciałbym, żeby Dest był kapitanem. Jeśli wygramy, to chcę, żeby to Dest to podniósł, bo to jest pierwszy nasz transfer. Nikt z tych zawodników nie jest zawodnikiem naszym, który był od początku, więc chciałbym, żeby jeśli ktoś to ma podnieść, to trofeum, to niech to będzie Serginho Dest. No i zaczynamy to spotkanie. Będzie ciężko, no będzie na pewno ciężko, wiadomo, bo City to też nie jest łatwa drużyna do pokonania. Oczywiście mamy dobrych zawodników. Mamy m.in. Ozana Kabaka, którego dobrze znamy. Był naszym zawodnikiem, który odszedł. Nie chciał przedłużyć kontraktu, niestety. No i zaczynamy. Manchester City na biało. My na niebiesko. Manchester City. Przejmujemy piłkę. Adeyemi, nie wiem, co tam miał być. Ale Ederson przy piłce. Rodrigo, tak. Nie, Barella, dawniej Rodrigo grał chyba z 16, się nie mylę. Dobre podanie, Madueke, to jest coś, co mam nadzieję, że Adeyemi, o to chodzi. Adeyemi, 10 minuta, wychodzimy na prowadzenie. Bardzo się cieszę naprawdę, że jest Madueke. Dużo on był zaangażowany dobrze w tą akcję i to już było pokazane naprawdę. Myślę, oj, teraz było niebezpiecznie, jest dalej niebezpiecznie. Złe prowadzenie piłki, do takiego czegoś doszło. Na szczęście mamy piłkę, znowu tracimy, no niebezpiecznie się zachowujemy w tym naszym polu karnym. Mamy piłkę dla Giovanni Reina. Kolejna strata, dużo strat mamy. Aj, dobre podanie. De Ketelaere strzela 1 do 1. My się kiedyś niedawno zmierzyliśmy w Manchester City, parę sezonów temu, ale tam nie wiem w sumie nawet jak to się skończyło. Ale to było dawno. Teraz mamy finał. No i po tej bramce abyśmy zgasić. Nie podoba mi się naprawdę to. City teraz przy piłce. Robi się naprawdę cały czas niebezpiecznie, ale dobra, mamy teraz piłkę. Giovanni Reina, pięknie, Solis, powinieneś wchodzić, a Reina, no i wszystko już. No już stracił dynamikę. Mieliśmy taką fajną szansę na dobrą akcję, Madueke. No i tracisz coś naprawdę.
będzie dobiega końca pierwsza połowa już. Mamy jeszcze, my będziemy mieli szansę, choć Madułek za mocne podanie. Zmęczona jest strasznie drużyna Manchester City z tego co widzę. Nie wiem czy oni nie grają ostatnio gdzieś jakoś spotkania, porównując do nas, to oni naprawdę są zmęczeni. To możemy to wykorzystać, naprawdę, wykorzystajmy to, błagam. Naprawdę jesteśmy w takim, jesteśmy naprawdę w dobrym momencie, mamy rywala, który jest zmęczony, naprawdę musimy to wykorzystać. Manchester City, ale naprawdę City gra, powiem szczerze, że chyba nawet lepiej od nas. Adeyemi, Reina, Adeyemi, Adeyemi pędzi na tą bramkę, Adeyemi, Adeyemi, 2 do 1. Pięknie Adeyemi, mamy drugą bramkę Adeyemiego i prowadzimy 2 do 1. Super, naprawdę, zasługujemy na zwycięstwo. Wiem, że może Manchester City gra trochę lepiej, choć no nie powiedziałbym, że tak dużo lepiej. A naprawdę, jeśli to jest drużyna, która jest zmęczona, nie możemy przegrać naprawdę z nimi. Godzina gra za nami. Nuno Tavares. No to nie jest napastnik. Niech wraca na swoją pozycję, bo może jest niebezpiecznie. Dobra. Dobre podanie dla nas, bo Manchester City się myli. Adeyemi. Pamiętam, że jak go kupowałem, miał 72 overalla, ta ma 92 czy 3. Ma dłekę, traci piłkę. Znaczy no niedobre podanie, bo nie, że nie traci. No wszyscy praktycznie, na taki Mendy, na przykład Benjamin, to o, dobrze Poro wszedł dla nich. I Kulusewski też wszedł, teraz widzę. To już nie wiem za kogo, nie widziałem tam. Robią zmiany, bo potrzebują tych zmian, ale naprawdę było blisko tam. Ostatnie 10 minut przed nami Manchester City. Manchester City strasznie atakuje, naprawdę nas strasznie atakują. Przejęcie piłki, Reina. Nice. Błąd przy prowadzeniu. Przejmijmy tą piłkę i grajmy na czas. No naprawdę cały czas boję się o co się tu dzieje. Madueke, spalony. Dobra, wchodzimy, bo już zwykle w takiej minucie wchodzimy. Kabak. Kurde, że on to widział. Dobra. Oj. Nie. Wywal to. Dobra. Jest, udało się. Było nerwowo na koniec. Ale wygrywamy. Wygrywamy Ligę Mistrzów. Odbudowa ukończona. Schalke zwycięża Ligę Mistrzów. Super, naprawdę. Było to jedno z cięższych wyzwań. Szczerze się nie spodziewałem, że aż tak długo nam to zajmie, ale... No ale było to dość ciężkie zadanie. To jest chyba... pierwsza odbudowa? Tak mi się wydaje. Pierwsza odbudowa, której żaden zawodnik w naszej 11 nie był od początku tej, w tym składzie. Bo w Lille było w Lille, na przykład Maignan, Bamba, znaczy Bamba bo odszedł, ale David był na przykład. Kto po Lille? Pytanie, kto po Lille szczerze. Chyba Arsenal, no to tam Gabriel na pewno był, Martinelli, Saka. Znowu to czarne z trofeum, o co chodzi? Ta gra jest dziwna, naprawdę. Raz jest czarne z trofeum, raz jest normalne, bo mega to jest naprawdę dziwne. Strasznie to jest dziwne. No i to jest głupie naprawdę, że coś takiego się podnosimy, takie czarne. No, ale najważniejsze, że jest to trofeum, no i mamy. Serginho Des podnosi legendę tego klubu. Naprawdę wiele tu mamy legend, w sumie każdy z tych zawodników zostanie legendą za to, co zrobi. No i tak, to jest pierwsza to jest... drużyna, w której żaden z zawodników, który w podstawowej jednostce nie jest zawodnikiem, który od początku gry tu był, więc to pokazuje, jak naprawdę musieliśmy odbudować tą ekipę. Teraz Sergio Des, fajnie, że wygraliśmy na prawdziwym stadionie, czyli Old Trafford, bo czasami są te finale takie nieprawdziwe. Tu oczywiście nasi kibice, wierni kibice. Prawdziwi życiu muszą być wierni, bo Schalke naprawdę już jest praktycznie przesądzone to, że odpadają. Przegrali w ten dzień, co nagrywałem, to przegrali z Freiburgiem. Więc no to już praktycznie jest przesądzone, że odpadają. I takie sceny, no nie wiem, czy w historii Schalke się jeszcze oczeka. No oczywiście w historii pewnie możliwe, ale jak będzie to zobaczymy.
Jeszcze oczywiście zdjęcie pamiątkowe przy tym czarnym trofeum. Głupio to wygląda niestety. Ale ostatnia chyba odbudowa z... Albo nie, to w karierze menadżera z Celticiem było normalne jeszcze, a nagrywałem dosłownie wczoraj, więc dziwne to jest. No i kończymy to spotkanie, kończymy Ligę Mistrzów, kończymy odbudowę. Dzięki wam za oglądanie tej odbudowy. Jeśli wam się podobała, możecie zostawić łapkę w górę, jeśli nie, to nie musicie. Zwykle nie proszę, no ale to są te odbudowy, są naprawdę dość długimi, parę naprawdę sesji, po parę godzin nawet, naprawdę długo schodzą te nagrywki do tej odbudowy. Ale mi się naprawdę fajnie odbudowuje te drużyny, więc nie mogę narzekać. No i to było na tyle z tej odbudowy i widzimy się w następnej odbudowie. Cześć!